Jeśli chcecie wygrać Puma Ultra albo Puma Future, to teraz przedstawię wam zasady konkursu. No co? Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Questek, dzisiaj ze mną Kuba. Dostaliśmy wyzwanie, żeby przyjechać do Warszawy, dokładnie na ten Orlik i za tym Orlikiem jest parking, na który miał być podstawiony samochód od Pumy. No i zobaczcie, stoi tutaj przepiękne auto i na nim jest Puma Ultra, także Puma Future. To auto mogę wynająć dzięki aplikacji Panek, więc zaraz otworzę ten samochód i w bagażniku czeka na mnie niespodzianka, ale także wyzwania, które będę musiał wykonać na boisku. Ale teraz zobaczcie, jak wygląda to auto. Słuchajcie, pobrałem właśnie aplikację Panek na telefon. Oczywiście link do tej apki znajdziecie w opisie. Także się zarejestrowałem i teraz odblokuję samochód, żebym mógł go otworzyć. Dobra, już powinno chyba wszystko działać. I w bagażniku, ciekawe co będzie, otwieramy. I moi drodzy, mamy tutaj Puma Ultra, ok? Więc spodziewam się w środku najnowszych korków właśnie od Pumy. I proszę bardzo, są, mamy tutaj list, więc zaraz go przeczytam. Są tutaj także czapeczki treningowe, jest skakanka, jest stoper, no i co najważniejsze, Puma Ultra. Przede wszystkim bardzo fajne korki, które już miałem przyjemność testować, więc spodziewam się, że dzisiaj na tym boisku czekają mnie jakieś wyzwania, tak jak wam wspominałem, ale zobaczmy, co znajduje się w liście od Pumy. Cześć Questek, mamy dzisiaj dla ciebie trzy ekstra wyzwania. W pudełku znajdują się najnowsze buty piłkarskie Puma Ultra, dzięki którym będziesz mógł szybko przejść przez sprawdzian. Jeśli przejdziesz po myśle wszystkie próby, to dla ciebie i twoich widzów czeka nagroda. Widzę, że tutaj są teraz rozpisane trzy wyzwania. W takim razie zabieramy Puma Ultra na boisko, przebieram się, biorę piłki, wykonujemy te wyzwania i później z tego co widzę będą na nas czekać kolejne wskazówki, dzięki którym będą dla was nagrody. W takim razie lecimy. Czas w takim razie wykonać wyzwania na boisku i jeśli wszystkie zrobię prawidłowo, będziecie mogli wziąć udział w pewnym konkursie. Zasady tego konkursu poznacie w dalszej części materiału. I teraz wyzwanie pierwsze. Masz 30 sekund, aby strzelić do bramek wszystkie piłki rozstawione na orliku. W pudełku znajduje się mapa, która pomoże ci poprawnie ustawić piłki do tego wyzwania. Już piłki wszystkie rozstawiłem. Użyj stopera, aby zmierzyć czas. 30 sekund, lecimy z tym wyzwaniem. Na moich nogach już Puma Ultra, oczywiście możecie je kupić w sklepie piłkarskim Ergol. Z kodem Questek macie 10% zniżki, link jest w opisie i zachęcam do korzystania właśnie z tego kodu. Zaraz startuje stoper, mam nadzieję, że te buty pomogą mi szybko przejść przez to wyzwanie. Startujemy i lecimy. Jezus! No co? To nie fair! Jeszcze raz! Zaczynamy! O kurde! Moi drodzy, 27 sekund, wyzwanie pierwsze zaliczone, czas na drugie, ale muszę trochę odsapnąć, bo... Już trochę ochłonąłem, czas teraz na wyzwanie drugie. Na środku boiska musisz wykonać 15 kręciołków wokół piłki. Następnie na linii pola karnego będziesz miał ustawione 5 piłek, one już tam stoją. Wszystkie musisz trafić do bramki, masz minutę. Wydaje mi się, że to wyzwanie jest do zrobienia, oczywiście znowu stoper w moim ręku i lecimy z tym. Jednak wydaje mi się, że to nie będzie takie łatwe, ale zobaczymy, mam minutę, lecimy. O! O! Jeszcze się kręć, jaj!
55 sekund, na szczęście się udało. Powiem wam tak, 10 kręciołków, o Jezu, jeszcze się kręci, 10 kręciołków, było źle, nie? 15, jak robiłem te już ostatnie 5, to zamykałem oczy, ale i tak mi się kręciło mega. Otworzyłem oczy, to zamiast tych 5 pijek, to tak jakbym widział 10. Ale udało się wykonać wyzwanie. Bardzo fajna konkurencja, polecam każdemu. Czas na trzecie wyzwanie. Zobaczmy, co tutaj dalej nas czeka. Czas na ostatnie wyzwanie. Musisz trafić 3 razy w poprzeczkę na 9 prób. Będziesz oddawał strzały z 3 różnych pozycji. Czas na wykonanie zadania to 30 sekund. W takim razie zaczynamy i mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie siadać. Zaczynamy. I było? Było! Yes! Do ostatniej, mamy to! Tam musnęło czy nie? Deklaracja na niego. Musnęło? Tak. Musnęło. Jeszcze dla upewnienia się zobaczyliśmy na kamerze, czy rzeczywiście była poprzeczka. Udało się zrobić to wyzwanie. 3 razy trafiliśmy na 9 prób. 28 sekund to czas, w którym wykonaliśmy to wyzwanie. Na początku 2 poprzeczki siadły, potem od razu wyluzowany człowiek, bo myślał, że od razu więcej strzeli. I tak naprawdę do ostatniej piłki walczyliśmy o poprawne wykonanie tego zadania. No i zobaczmy, jakie są dla nas kolejne wskazówki. Wykonałem poprawnie 3 wyzwania. Zobaczmy w takim razie, co znajduje się w dalszej części tego listu. Udaj się do samochodu. Pod siedzeniem kierowcy znajdują się kolejne wskazówki. W takim razie idziemy do Mercedesa i zobaczmy, co tam nas czeka. Zobaczmy w takim razie, rzeczywiście tutaj znajduje się list od Pumy. Zobaczmy, jakie mamy kolejne wskazówki. Uwaga, konkurs Panek, Puma i Ergol. Specjalnie obrandowany samochód będzie dostępny przez 2 tygodnie na ulicach Warszawy i Gdańska. To jest właśnie to auto. Będzie on również oznaczony w aplikacji Panek specjalną ikoną, ikona samochodu w barwach Ultra. Każda osoba, która już znajdzie samochód, ma zadanie pojechać do sklepu piłkarskiego Ergol, gdzie jeśli będzie jedną z pierwszych 50 osób i odpowie na jedno krótkie pytanie, otrzyma zestaw gadżetów od Puma. To nie koniec. W Ergolu dowiesz się, jak twoi widzowie mogą wziąć udział w konkursie, w którym można wygrać buty Ultra 1.1 lub Future 6.1. Zapowiada się ciekawie, w takim razie teraz pojedziemy do Ergola, odbierzemy ten zestaw gadżetów, no i dowiemy się, jak można wygrać te meczowe buty piłkarskie Pumy. I tu jeszcze mam jedną wskazówkę. Kłesek, wykonaj to zadanie i pokaż widzom, jak trzeba poprawnie je zrobić. W takim razie zrobię to samo, co Wy będziecie musieli zrobić w konkursie. Oczywiście muszę już tutaj odpalić aplikację Panek, żeby wystartować tym samochodem. W takim razie jedziemy do Ergola. Dobra, na aplikacji już wszystko tutaj załatwiłem. W takim razie odpalamy i startujemy. Dobra. Dawaj, wsiadaj, jedziemy. Dojechaliśmy w takim razie do Ergola. Jeśli Wy tutaj przyjedziecie właśnie tym samochodem do Ergola w Gdańsku albo w Warszawie, to będziecie mogli tutaj odebrać gadżety Puma. I oczywiście ta nagroda czeka tylko dla pierwszych 50 osób, więc się streszczajcie. No i wchodzimy teraz po nagrody. Odpowiedzieliśmy na jedno pytanie i dostaliśmy nasze właśnie prezenty. Są to gadżety, w środku znajdują się różne takie właśnie rzeczy piłkarskie. Jeśli przyjedziecie, no to zobaczycie, co to dokładnie jest. I słuchajcie, dostałem kolejny list, kolejną wskazówkę. Czas na kolejne zadanie. Teraz pokaż widzom, jak mogą wziąć udział w konkursie. Czyli w skrócie, słuchajcie, jeśli już odbierzecie gadżety z Ergola, możecie teraz razem z tym samochodem obklejonym właśnie w Ultra i Future pojechać do jakiejś lokalizacji, zrobić fajne zdjęcie, wrzucić to foto na sociale i wstawić te wszystkie hashtagi, które przeczytałem i oznaczyć wszystkie 3 firmy. W takim razie też jedziemy to zrobić, pokażemy Wam, jak to właśnie ma wyglądać. Jakieś fajne foto na Insta wleci, więc też obserwujcie. Tutaj macie moją nazwę Kłesek i lecimy.
wykonałem już kolejne wyzwanie od Pumy. Zrobiłem teraz foto właśnie z tym samochodem, ale także z tymi korkami. Oczywiście, jeśli chcecie wygrać Puma Ultra albo Puma Future, to teraz przedstawię Wam zasady konkursu. Musicie wynająć auto na aplikacji Panek, pojechać w jakąś fajną lokalizację i zrobić zdjęcie. To foto wrzucacie do siebie na social media, może to być Facebook, Instagram. I oznaczacie oczywiście Panka, Pumę, a także Ergol i używacie tych hashtagów. Tutaj Wam się wyświetlają hashtagi dla auta, które znajduje się w Gdańsku, tutaj hashtagi dla auta, które znajduje się w Warszawie, no i bierzecie w tym samym udział w konkursie. Najciekawsze zdjęcia zostaną pewnie wybrane, więc oczywiście trzymam za Was wszystkich kciuki. Jeśli Wam się taki film spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie także mój kanał, no i wbijajcie do mnie na Insta, bo tam jest właśnie foto z tym autem, z tymi korkami, więc warto polajkować, no i obserwować mój profil. Do zobaczenia już niebawem, trzymajcie się, cześć!